W dzisiejszym odcinku przed wami Fortnite'owe balonowe bingo. Wszystko polega na tym, że w bingo musimy znaleźć wszystkie przedmioty, które mamy na naszej kartce. Kto jako pierwszy to zrobi, wygrywa odcinek. A jeśli chcecie więcej odcinków na naszym kanale właśnie z Fortnite'owego bingo, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i wpisujcie kod Ewela do sklepu. A więc siemano widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku robimy małe zmiany, ponieważ kiedyś w bingo robiliśmy tak, że byliśmy w dwóch osobnych meczach, a teraz robimy w ten sposób, że jesteśmy w jednym meczu i rywalizujemy ze sobą. A dlatego jesteśmy w jednym meczu, ponieważ będzie dużo ciężej, gdy na przykład jedna osoba znajdzie broń, to możemy sobie ją na przykład podkradać i druga osoba będzie miała wtedy przegwizdane. Czyli ważne rzeczy będziemy mogli mieć w ekwipunku, czyli na przykład jeśli mamy coś mega trudnego do znalezienia, specjalnie zabieramy to do ekwipunku, żeby druga osoba miała ciężej i musiała szukać sama. Także zaczynamy. Mamy custom, lecimy i ja będę dzisiaj toksycznym Rickiem. Czyli tak jak na co dzień. Dzisiaj bingo jest moim zdaniem łatwiejsze i na pewno jest łatwiejsze dla mnie, bo po pierwsze jest mniej broni i ja go przygotowywałam, więc wiem co tutaj jest, ale już zapomniałam, ale dobra. Ja mam pewien plan, zrobimy tak, że polecimy tutaj. Dobra, czyli Ewela leci sobie na sterowiec, to ja sobie lecę na grotto, tak jak ostatnio. I teraz najważniejsze jest to, że jak ja podbiorę coś z grotto, to Ewela już nie znajdzie, więc ja sobie też zobaczę, co ja tutaj mam. Ewela, ty zawsze możesz lecieć tam, gdzie ja. Także tak ci daję podpowiedź. Nie, nie będę taka jak ty. Ej, no to zróbmy tak, że grot to eliminujemy w pierwszym meczu, dobra? Żeby nie było za łatwo. Także nie lecę na grotę, a dopiero w drugim meczu będziemy mogli z groty korzystać. Ja już sobie tutaj zaznaczam wam, że znalazłam busa do odradzania. Także to już mamy. O, tu jest coś złotego. O. Czy Ewela to znalazła? Ej, patrzcie się, jak tu pięknie. Mamy sobie tutaj akaczka, także ja zaznaczam sobie... Nie, to nie jest to. Ale to nie był akacz, ale za to tutaj mamy jeden punkcik. Dobra, ja sobie zabieram tutaj skrzynkę i mam nadzieję, że coś tutaj będę miał. Tu na pewno mamy... No, nie mamy dużej potki. Nie mamy nic takiego. Nie mamy auga, nie mamy nic. No to dobra, lecę dalej. Także na grotę nie można lecieć, więc ja po prostu wybiję się z armaty i lecimy gdzieś tam. Trochę słabo zaczynam to dzisiejsze bingo. I co najważniejsze, dzisiejsze bingo polega na balonach. Jeśli znajdziemy balony, no to będzie... Dobrze, a teraz ciężko jest balony znaleźć. O, ja już właśnie znalazłam kolejną rzecz, także kolejną rzecz sobie tutaj odznaczam. Tak jak Rafał powiedział, balony, ja będę właśnie teraz balonów szukała, ale najciężej moim zdaniem będzie znaleźć tą złotą pompę, no bo ona jest jednak tutaj najlepszą bronią. Ja na razie nie mam nic, chociaż jak teraz patrzę na to bingo... Znalazłam balony, Rafał mówił o balonach, także ja odznaczam sobie balony. Ej, dzisiaj mi idzie lepiej, ale wszystko może się za chwilę zmienić. Ja jeszcze nie mam nic z tego, co widzę. Dalej tak patrzę właśnie, mówiłem wcześniej, że patrzę na to bingo i nie mogę spamiętać jakoś tych rzeczy. Nie wiem dlaczego. Ale w ogóle skrzynkę mogę przecież odznaczyć, ponieważ co dopiero ją otwierałem, więc po prostu mogę ją odznaczyć. Ja też w ogóle o tym zapomniałam, że jest skrzynka, także też sobie odznaczam. I Rafał ma dzisiaj ciężej, ponieważ ja przygotowywałam to bingo, a nie on. Ale zobaczcie, co mi wypadło ze skrzynki, także mam kolejną rzecz. Także jak widzicie, Ewela... O, dobra, mamy pojemnik. Ewela ma dzisiaj dużo szczęścia. No, ale to się jakoś mówi, tylko nie pamiętam, jak to się mówiło, widzowie. No. Ja mam też mały pojemnik i tam mam duży pojemnik, także kolejne dwie rzeczy odznaczone. Ej, mi dzisiaj naprawdę kiepsko idzie. Idziemy do vana. Tu gdzieś powinien być van do odradzania. Mamy van do odradzania, lecimy dalej. A ja znowu mam kolejną rzecz, czyli beczkę. Ja tutaj poleciałam na dobrą miejscówkę, tak mi się wydaje. Chociaż ja to mogę zbierać, żeby Rafał tutaj nie przyleciał później na moje miejsce i mi tutaj nie podkradał. Mamy do znalezienia też tam nową kulkę. Teraz oba te przedmioty są, ponieważ my to nagrywamy w weekend, więc tych przedmiotów pewnie w grze nie ma. Pewnie jednego z nich, ale ogółem te dwa przedmioty jest mega ciężko znaleźć i akurat teraz wyleciały mi kulki, więc ja je zabieram do ekwipunku, żeby Ewela ich nie znalazła. Także to jest taki, można powiedzieć, toksyczny bingo dzisiaj. Dobra, ja szukam teraz dużej potki, bo widzę, że duża potka jest, także będę otwierała teraz skrzynki, żeby poszukać kulek i właśnie, żeby poszukać potek. Ja sobie chodzę cały czas tutaj i z tego, co widzę, tak, mam dużą potkę do znalezienia. Mam do znalezienia akacza. Ja w ogóle muszę zmienić tam miejscówkę stąd. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj nic nie ma, jest mało rzeczy, muszę jechać na jakąś miejscówkę sporą. Ej, dobra, dobra, znalazłam dużą potkę. Czyli ty już masz dużo więcej niż ja, z tego, co słyszę, tak? No i teraz mi się zaczyna ciężej. Na początku mi łatwo szło, a teraz już się zaczynają schody. Ja lecę na sejfy, tylko ich nie mogę otworzyć na kostanie, bo trzeba dwie osoby. Dobra, no to elegancko sobie tu poleciałem, ale być może akurat coś tutaj będzie. Wiem, że mityczna rzecz też... O, świetliki, dobra, świetliki.
Tutaj chyba są u góry, także elegancko mamy świetliki. Mamy jumpada, ale tego nie mamy. Mam balony i mam jeszcze pojemnik ulepszony. Także najcięższe rzeczy ja już mam znalezione. Balony możemy zostawić, bo Ewela słyszałem, że znalazła. Pojemnik zniszczę. Ja mam pojemnik, także Rafał, niestety... Nie, zrobiłeś mi na złość i mam też kurkę, także odznaczam sobie kurkę. Ja znalazłem od razu kolejny pojemnik ulepszony, to już go nie niszczę w takim razie. Ej, kurczę, czy my będziemy mieć dwa mecze? Tak, dobra, mamy akacza. Wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Najgorsze jest to, że ja miałem C4 gdzieś tutaj i ich nie zabrałem. I nie pamiętam, gdzie one były, ale one gdzieś były tutaj, także cofamy się, bo one będą też ciężkie. No mi już idzie troszkę gorzej. Ale muszę może zmienić taktykę. My i tak będziemy mieć, tak jak w ostatnim odcinku, nie tylko jeden mecz, a więcej. Więc lecę sobie może zrobić coś innego teraz. Ja się cofam tutaj i gdzieś tutaj powinienem mieć C4, tylko gdzie one były? Nie tutaj. Przejdźmy jeszcze sobie dalej. Może tutaj gdzieś to było? A, już wiem. Ja otwierałem to chyba na drewnie gdzieś tam. Także cofniemy się tam i sprawdzimy po prostu. Mamy kolejną rzecz, miecz świetny, ale miecz świetny musi być niebieski. Ja akurat mam niebieski. Ja znalazłem kolejne kulki, ale zabieram, żeby Ewela tutaj nie znalazła. Ja sobie muszę też zobaczyć, gdzie jest Ewelina, dlatego że tam, gdzie jest Ewela, ona mówi, że a, znalazłam to i to, więc to i to, to ja po prostu sobie tam później przejdę. Nie wolno tak robić, Kubańców. Ej, zobaczmy, jaki tu jest miecz, żeby Rafał nie miał. Też niebieski, dwa niebieskie akurat, także zabieramy go do ekwipunku, żeby Rafał go nie znalazł. Jestem trochę troll. No, ja się przyzwyczaiłem już do Eweli. Kolejna rzecz, czyli dwie rzeczy naraz. Mamy harpun i mamy szarą wędkę. A, to ja też tutaj mam wędki. Dzięki za podpowiedź akurat i też będzie harpun. Nie będzie harpun. Patrzcie się. 3, 2, 1. Harpun leci tu. Ha! Harpun i wędka! Widzowie, łapkę w górę zostawcie za to, bo to było dobre. Teraz rybki. Mam harpun i tutaj mogę teraz dzięki... Jezus Maria, co ja zrobiłam? Jak się strzeli w łowisko, to wylatują te wszystkie rybki? Nie wiedziałam. No, wylatują rzeczy, jakieś słabe rzeczy. W sensie, no, słabsze niż byś miała. Dobra, mamy taką jedną rybkę złotą, także to odhaczamy. A tutaj może z tego nam wyleci. Nie musimy wcale łowić. Może tutaj nam z tego wyleci... O, wyleciały nam z plasze, ale tu jest jeszcze jedna skrzynka. Czy coś z tego potrzebujemy? Nie. Ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie mogę znaleźć kury, to po pierwsze. Ale teraz cofam się na Tilted Towers po jedną rzecz, ale nie mogę powiedzieć głośno, dlatego że no po prostu Ewela by tam przeleciała i by wiedziała, o co chodzi. Ja ten, mam problem. Ej, znalazłem twoją wyłowioną rybę złotą. Elegancko. Ej nie, to tak nie wolno. Mamy ją. Ej nie, Rafał. No mogłaś ją zabrać do ekwipunku, Ewela. Na tym to dzisiaj polega. Ja odznaczam rybę legendarną. I nie myślałam, że będziesz takim trolem. Ja dzisiaj jestem toksycznym Rickiem, to po pierwsze, a po drugie używam sobie rifta i spadam stąd. Przecież ja tam zginę od strefy. Dobra, nieważne. Cofamy się jeszcze tutaj, bo tutaj widziałem dużą potkę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za dużą potkę. Odznaczamy. Ja trochę zawaliłam i muszę to nadrobić w następnym meczu. Ej, mam pomysł. Ewela, chodź tutaj. Rozwalę ci tą łódkę. Rafa! Ej! Szybko łowimy ryby. Co to za ryba? Nie taka, co trzeba. O, i miecz świetlny mamy. Ej, Ewela, u mnie to dobrze naprawdę zaczyna wyglądać. Brakuje mi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rzeczy. A tobie? Czekaj. A, nie mam już tego. Fioletowy kruk. A nie mamy żadnej fioletowej broni. Kolejna rzecz u mnie znaleziona. Bardzo dziękuję. I też sobie może strolujemy. Ewela nie miała balonów, więc zabieramy sobie to wszystko, żeby Ewela tego nie znalazła. Ja mam balony. No, no, to sobie możesz zabrać stąd. Mi tak brakuje rybki, wilka, nalotu, taksówki, C4 i tych świetlików. Dużo rzeczy jeszcze, zaczyna się ciężko. I gdzie są taksówki, ty wiesz? Dzik tam idzie czy wilk? Taksówki są losowo, jako samochody chyba jakoś, chociaż nie wiem. Co ja teraz mam szukać? Taksówka, naloty, te naloty przecież będzie tak ciężko. Dobra, idziemy tutaj. Bo tu nie mogło być, coś tam złotego jest? No, właśnie myślałem, że to naloty. Byłem cicho przez jakiś czas, żebyś to nie usłyszała, że po to idę. Ale jesteś skubanie. Ale i tak bym cię zgarnął, więc i tak by nie były twoje, jakby tu były, bo byłem bliżej. A mam pytanie do ciebie. Słucham. Czy ty znalazłeś już tą taką beczkę? Beczkę osłony? Nie, właśnie. A znalazłam, ja bym ci ją ukradłam. Ale ty jesteś trolem. Ja sobie nie spodziewałem się tego po tobie, no ale no jest jak jest, no. Jasne. Tak, mam nalot. A gdzie znalazłaś nalot? Na ziemi. Zaraz tam idę na niego.
Rzuciłam go specjalnie, żebyś go nie zabrał już. Co? Ty myślisz, że ja jestem taka głupia jak na początku? Że nie będę teraz zabierać tych rzeczy? Ej, to było złe, co zrobiłaś. Jest mi wstyd, Ewela, przez to, co zrobiłaś. Ja bym nigdy tak nie zrobił. No nie. Nigdy. Ja się uczę od ciebie, skubańcu. Ja mam C4, także zabieram je również. Ej, zostaw, bo ja nie mam. Trzeba było zostawić nalot. Może bym się z tobą wymienił za nalot albo coś takiego. Właśnie. I to może my sobie pomagajmy, co? A nie? Nie, teraz jest toksyczne. Kolejne bingo będzie... Wiecie. Jest problem, bo ja jestem w jaskini i nie mogę z niej wyjść. Nie wiem, jak wyjść z tej jaskini. Da się stąd wyjść jeszcze? I myślałem, że stąd nie będę mógł wyjść już. Czy ty masz świetliki, Rafał? Tak. Gdzie były? Mogę się wymienić za coś. Masz coś na wymianę? No, tą beczkę. Beczkę osłony? No. Nie, to słabo. Ej, bo to już koniec tego meczu. Czy ja coś tu znajdę? Jedynie wilki. Może tu wilki gdzieś będą. Ja ci właśnie zjadam. Patrz, chodź sobie zobacz. Wilka? Nie. Ja to mam już. Masz ostrężynki? To ja je noszę specjalnie, no nie. Jaki troll. Ej, to są kulki, czy mi się wydaje? No, mój zrzut, zajmuję sobie go. Dawaj ten zrzut. Ej, kurczę, tam może w tych domkach by jeszcze coś było, ale już no nie, nie zdążę, bo strefa. Rafał, dawaj ten zrzut. Nie dał ci mojego zrzutu. Ja mam skrzynkę u góry. Może coś będzie w skrzynce. Dobra. Mam, ale impulsy, kurczę. Idziemy Rafała tutaj. No ile to jeszcze będzie lecieć? Nie mam nic do strzelania. Ojejku. Ja sobie to zabiorę. Nie zabierzesz sobie. A pokazać ci, że zabiorę? A pokazać ci, że sobie nie zabierzesz? Ja rzucę kulkę i tu nie będzie cię. No nie mogę balonów. Powaliłam się. Dobrze. Podnieść, proszę. Nie. Co tam jest? Ej. Ratuj. Ej, ja chciałem sobie jeszcze pozbierać. A czekajcie, mam beczkę. Nie, Rafał, nie. Beczka odznaczona. Ja mam plecak, także odznaczam sobie plecak. A ja mam mityczną broń z tego, co widzę. Elegancko odznaczamy. Proszę bardzo. A, no i właśnie, widzowie, jeśli chodzi o zasady dokładne, nie musimy mieć dwóch rzeczy z bingo. Czyli niby wszystko musimy mieć, ale bez dwóch rzeczy. Ciężko teraz jest, co? Bardzo ciężko. Ja się strasznie skupiam, co ja tutaj mam jeszcze na tym. Pewnie milion rzeczy ominąłem, no ale tak jest. Ulepszona skrzynka. C4! Jest! Ale się ucieszyłam. No to tak nie powinno być. Jakieś C4, że ty możesz mieć. Miałam zabrać plecak, ale niestety się nie da dwóch zabrać. Mamy taksóweczkę. Taksóweczka odznaczona, proszę bardzo. Czyli mi brakuje kulek, rybek, świetlików, wilków. Wilki wiem, gdzie mogą być, także wsiadamy i jedziemy tam. Tu nie ma jak wędki? Dobra, tu są wędki. Także zabierzemy sobie w razie W na później wędki. Musimy tą siorborybkę. Ty masz siorborybkę? Siorborybkę? Właśnie nie mam, nie mam. Ale siorborybkę szybko się wyłowi, więc to nie jest problem. Teraz już jest walka na... Bardzo poważna walka, nie? Między nami. I teraz już każdy się skupił. I teraz szukamy, czy coś tutaj jest. Mamy mieć nalot. Nalotu to ja chyba nigdy nie znajdę, tak szczerze. Ej, do... mamy zielony LKM, bardzo dobrze. Mi zostało już niewiele rzeczy, tak szczerze. Ej, spitalam stąd, bo tutaj te typki są. Dobra, mamy nalot, elegancko. Jednak na Ewelę go zrzucimy później. Ej, a pomóż ci jedno, a ty mi dasz jedno? A co chcesz? Kulkę taką niebieską. Ale ja nie mam teraz kulki, miałem wcześniej. A co, a taksówka jest gdzieś? Na Daily Bugle. A co mi dasz za to? No tutaj gdzieś była kura, słyszałam kurę tu. Dobra. Najgorzej z tą pompą złotą. Ja cały czas łowię. Dobra, mam wreszcie tą rybkę, bardzo dobrze. Oby mi też poleciała teraz rybka. Jest, mam rybkę! No nie. Mi te kulki i świetliki. Świetliki też jest ciężko znaleźć, nie? Bardzo ciężko, ale ile masz jeszcze do znalezienia? Mam kulkę! Raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. Aha, no to ja się chciałem z tą wymieniać wcześniej. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Ja mam 240 golda. O, i to jest to, widzowie. Mam beczkę, proszę bardzo. Ty mnie doganiasz. No, można tak powiedzieć. Ale jakbym golda jeszcze uzbierał, to mogę ulepszyć pompę na złotą. Tylko muszę znaleźć fioletową. Chyba, że robimy taką rundę dodatkową, choć tutaj... Otworzymy save i kto sobie co otworzy, to jest jego. Dobra, mam plecak. Złoty kruk. Okej, mamy plecak, proszę bardzo.
4 rzeczy mi zostały. Ej, ten złoty kruk znikł. Niebieski kałach mam. Rafał, mam pompę fioletową. Możesz ją ulepszyć i wtedy sobie razem zaznaczymy. Nie, a chcesz, żebym wygrał? A już będziesz wygrywał? Ja mam 3 rzeczy. Dobra, hej, dobra. Chyba wygram. Nie. Bo mam 3 rzeczy i właśnie lecę po ostatnią rzecz. Nie. Tak jest, widzowie. Mam nadzieję, że tutaj wszystko pozaznaczałem dobrze. I widzowie, można powiedzieć, że tego, że to dedykuję dzisiaj Eweli. Dlaczego? Bo ona mi powiedziała, że tutaj są kury. Także mamy kury. Ej, ale przecież powiedzieliśmy, że nie wolno, tak? No ale no, znalazłem kury, nie? Co za oszust.